Witam Was serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy święto. Dziękujemy. Tylko dziękujemy za plony. Będziemy się wykonywać na błogosławieństwo pomocy rolników, by ich praca przynajmniej się do dobra naszego wspólnego i by nikt z nas nie był głodny w tym roku. I dostać ich też. Przeżywamy dzisiaj nasze dożynki, dziękując Bogu za plony, prosząc o dobrą pogodę do zebrania pozostałych. Chleb jest owocem pracy rąk ludzkich. Człowiek musi włożyć wiele sił, wiele starań, by cieszyć się później efektami pracy. Naszą wdzięczność pragniemy też skierować w stronę rolników. Każdego rolnika z naszej parafii i naszej gminy. Bo bez jego pracy, wytrwałości i cierpliwości nie byłoby dzisiejszego święta. Pozdrowienia, podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku kieruję do wszystkich rolników gminy Ojrzeń. W tym roku, dwa tygodnie wcześniej, po covidowej przerwie, wracamy do naszej gminno-parafialnej formy dożynek. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań Panu Bogu za plony, ludziom za trud. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby go sprawiedliwie podzielić. Drodzy rolnicy, bo to dzisiaj wasze święto. Cieszę się, że ksiądz proboszcz wybrał czas dożynek w to piękne święto, 15 sierpnia. Mając tak dużo różnych, przeróżnych uroczystości, jak państwo wiedzą od rana w różnych miejscach, w dużych miastach mojego okręgu, jak też i w różnych miejscach są uroczystości. Ale ja właśnie wybrałam ten urokliwy kościółek Kraszewo. To miejsce, już po raz któryś spotykamy się na uroczystościach dożynkowych. Oddajemy cześć Panu Bogu, składamy dziękczynienie za tegoroczne żniwa, przynosimy tutaj nasze dary. Przed ołtarz składamy Bogu dziękczynienie za pogodę, za wszystkie plony. Ale z drugiej strony widzimy, że potrzebujemy tej Bożej opieki, potrzebujemy tej Bożej obecności. Dlatego stajemy nawet i bezbronni, wznosząc te nasze ręce, może nie fizycznie, ale duchowo ku górze, bo chcemy powiedzieć, Panie Boże, bez Ciebie nic nie potrafimy. Owoce ziemi są przede wszystkim darem Boga, Stwórcy i Ojca dla nas. To sprawia, że ziemia rodzi plony, a człowiekowi daje umiejętność zdobywania i przetwarzania owoców ziemi i przygotowania ich do spożycia. Pragniemy więc dzisiaj dziękować za dary Bożej łaskawości, prosić o błogosławieństwo, sprawiedliwość i miłość, by wszyscy mogli jeść ojczysty chleb i nikt z naszych braci nie cierpiał głodu.
Bye.